zapraszam bardzo serdecznie na charytatywny piknik, na szczytny cel. Dzisiaj będziemy zbierać, Jacku, powiedz jaki. Tak, zbieramy na pomoc ludziom, którzy utracili swój dom. No i chcemy im pomóc tutaj razem z Irkiem, Grzesiem, nie wiem, później oni może wymienią tych wszystkich. Arturem. Arturem przede wszystkim, tak. Chcemy im pomóc. Będzie licytacja, będziemy sprzedawali fajne rzeczy, ale tu chyba głównie chodzi o to, żebyście trochę Państwo pieniążków wyrzucili. W jakiej formie, po co, znaczy w jakim potrzebie, to już będzie inna sprawa. Ważne, żebyście dali nam cokolwiek. Chciałam dodać, że pomysłodawcą tego pikniku jest Irek Borkowski, który się tutaj cały czas kręci w Gajerku. Znana postać. Znana postać, społecznik słupski, nie tylko. Ale też głównym organizatorem jest pan dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej, pan Mariusz Smoliński. Wielkie brawa. Pan w kapelusiku, nie wiem. Pan w kapelusiu, zniknął nam. A jest, ukrył się za krzaczorami. Bardzo nisko Państwu się kłaniamy, dziękujemy, że jesteście z nami. Piknik charytatywny, cały powiat pomaga na rzecz pogorzelców z Karżnicy. Frekwencja nie jest największa, delikatnie mówiąc, ale wiemy dlaczego, bo są targi ogrodnicze dzisiaj w ODR-ze, a tam słupszczanie. Kaszmir. Mirelka, chodź do nas. Mirelka, gdzie jest Mirelka? Niewiele brakowało. Yes.
podawanie rąk. Ale niebo całe jeszcze w ogniu. Chcę zatrzymać wzrok. Ile słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, proszę bardzo. I just walk away. I will always want you. Coś zapachnie jak kwiat. Przeleci coś jak nic, jak mgła. I niezły już jest świat. Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie jeszcze nie wiem jak, że chcę się bardzo śmiać, po prostu tak. Byle były sny, zielone, złote dni. Byle była ta, do której mówię ty. Byle było.
z nimi i nic, i nic. A bywa też nie raz, nie dwa, że podam którejś z nich kwiat. A w oczach coś jak nic, jak mgła. I piękny już jest świat. Czarna wciąż kręciła mnie, moje serce dałem jej. To cię oczy, długie włosy przyciągały mnie. Nie wierzyłem wtedy, że to naprawdę dzieje się, kiedy ruda tak podstępnie pojawiła się. A teraz chodź, pocałuj mnie, moja, kocham cię, dziewczyno. Buziaka, zabawimy się. A teraz chodź, pocałuj mnie. Moja, kocham cię. Dziewczyno, daj. Buziaka, zabawimy się. Dałabym ci, dała całusa słodkiego, ale nie wiem, miły, czy ty tego chcesz? Bo co najpiękniejsze dla ciebie schowałam. Jeśli się postarasz, wszystko możesz mieć. Ja kocham cię, wszyscy to wiedzą. Spójrz w oczy me. Absolutnie nie kontroluję. Czy to panu, proszę pana, nie przeszkadza, że od rana aż do nocy jestem taka roześmiana? Czy to pan zaakceptuje?
mnie nie kontroluje, proszę pana. Czy to pan, proszę pana, nie przeszkadza, że od rana aż do nocy jestem taka roześmiana? Czy to pan zaakceptuje, że się absolutnie nie kontroluje? Przepraszam. Dziękujemy, dziękujemy państwu serdecznie, dziękujemy Irkowi, że zaprosił nas, Jackowi, państwu, wszystkim, całej obsłudze, dziewczynom pięknym spod niebieskiego, błękitnego namiotu i każdemu, kto się przyłożył choćby najmniejszym grosikiem, z całego serca dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy tobie, Grzesiu, również. Tak, dziękujemy wszystkim i zapraszamy. Jutro można jeszcze nas odwiedzić na targach rolnych. Zapraszamy. Ogrodniczych to są chyba targi. Dziękujemy jeszcze raz również tobie, Grzesiu.